Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w bardzo przyjemnym filmie na wieczór. Moi drodzy, w tym tygodniu otrzymamy snapshot, więc w środę zapraszam was na oczekiwanie, a dzisiaj pomówimy o zapowiedzianych nowościach dla Minecrafta 1.20. Jeżeli chcecie, żeby takie filmy pojawiały się zawsze, jak coś nowego zostanie zapowiedziane, a dodatkowo podobają wam się zapowiedziane rzeczy, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu algorytm lepiej będzie niósł ten filmik i więcej osób się dowie, co nadchodzi na Minecrafta 1.20, a uważam, że jest to rzecz mała, choć przyjemna. Więc po długim wstępie zapraszam do oglądania. Na stronie minecraft.net pojawił się artykuł, który zapowiada nowe rzeczy, które pojawią się w 1.20. Mowa tutaj o nowej głowie moba, czyli tym razem piglina. Fajnie, że w końcu Mojang rusza w tej kwestii, ponieważ mamy ogrom cudownych mobów, które powinny otrzymać swój wariant główki, ponieważ od wersji 1.9 niestety żadnej nowej nie otrzymaliśmy, a wówczas została dodana głowa smoka. Dzięki temu będziemy mieli 6 różnych wariantów mobów. Należy pamiętać o tym, że jest jeszcze głowa gracza, czyli Steve'a, ale prawdopodobnie do kolejnej funkcji to nie będzie się liczyło. A czym ona będzie? Te główki będziemy mogli stawiać na Note Blockach. No dobra, ale po co? Przecież już teraz możemy to robić. No tak, tylko że teraz będzie dawało to naprawdę ciekawy efekt. Mianowicie Note Block, na którym będzie stał odpowiedni rodzaj główki, będzie nadawał nowe brzmienie właśnie dźwięków danego moba. Ważne jest tutaj zaznaczenie, że to będą dźwięki ambientowe, czyli te, które wydaje mob po prostu sobie żyjąc, chodząc. W przypadku zombie będzie to ten dźwięk. W przypadku szkieleta ten. Widerowego szkieleta ten. A kwestia smoka kresu czy piglina na pewno jest wam też już zgodnie z tym schematem dobrze znana. Specjalnie nie powiedziałem tutaj nic o creeperze, ponieważ to jest inna kwestia. Creeper jako mob swojego ambientowego dźwięku nie ma, więc albo w tym przypadku będzie wyjątek i będziemy mogli przy pomocy tej główki uzyskać dźwięk, który słyszymy tuż przed wybuchem, albo dźwięk, który usłyszymy bijąc tego creepera. Jeśli jednak Mojang chciałby być konsekwentny i Note Block z głową creepera też miałby wydzielać jakieś dźwięki ambientowe, wówczas temu mobowi te musiałyby zostać dodane. A czy będzie to użyteczne? Myślę, że tak. Wyobraźcie sobie, że na jakimś serwerze macie domek i piwnicę. Ktoś nieproszony przychodzi i na przykład Skulk Sensor wyczuje jego wibracje i zasili Note Block. Wówczas ten ktoś usłyszy na przykład dźwięki creepera, jeżeli takowe albo zostaną dodane, albo będą to wspomniane dźwięki tuż przed wybuchem. Takie coś z pewnością gracza może przestraszyć. Inną kwestią mogą być na przykład jakieś świątynie, gdzie chcielibyśmy mieć te dźwięki mobów, ale niekoniecznie chcielibyśmy te moby tam faktycznie zamykać. Taka opcja z pewnością będzie bardzo przyjemna. No i oczywiście dla mnie chyba najważniejsza rzecz, czyli w końcu kolejna funkcjonalność dla dodanych bardzo dawno temu główek mobów. Również mega mi się podoba, że Mojang dodaje kolejne nowe i mam wielką nadzieję, mega trzymam kciuki, że ten trend przez całą aktualizację będzie się utrzymywał i głowa piglina nie będzie jedyną, jaką otrzymamy. Tutaj miałbym fajne zadanko dla was. W komentarzach proszę napiszcie 3 moby, które według was powinny otrzymać swój wariant głowy w nadchodzącej aktualizacji. Miejcie oczywiście na uwadze to, jak ta głowa by się prezentowała po postawieniu oraz to, że Note Block z tą główką wydawałby odpowiednie dźwięki. Ja powiem szczerze, bardzo długo się nad tym zastanawiałem i wybrałem 4 moby, które moim zdaniem powinny otrzymać swój wariant i byłby to pająk, bestia, która pojawia się w najazdach, zombifikowany piglin oraz oczywiście wiedźma, zwłaszcza ta ostatnia ma swoje piękne, charakterystyczne dźwięki, więc w wielu strukturach usłyszenie tego byłoby na pewno mega klimatyczne. Jeszcze pozwolę sobie dodać, że fajnym easter eggiem byłaby możliwość zdobycia na survivalu główki gracza i wówczas po postawieniu moglibyśmy usłyszeć stare, dobre dźwięki, które mogliśmy usłyszeć kiedyś przy otrzymywaniu obrażeń, czyli słynne Moi drodzy, to było na tyle na dziś, mam nadzieję, że ten krótki materiał wam się spodobał, dajcie koniecznie w komentarzach znać, co o tym wszystkim sądzicie i oczywiście, jakie główki powinny się pojawić. Dzięki wam piękne za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce, cześć!